Dobra. Idźmy zatem dalej. O! That must be a fire seed plant. Hagrid told me to stay away from the hot seeds. Nie wiem, czemu wydaje mi się, że ta sekwencja, którą Harry przed chwilą tutaj powiedział, została wycięta z wersji na PS1. Bo Harry czegoś takiego nie powiedział w wersji na PS1, co trochę jest smutne. Dobra. Aha, to polega na tym, że musimy po prostu... A, już rozumiem. Czyli w momencie, kiedy zaatakujemy tą roślinkę, która ma ogniste te nasienia, to musimy chwilę odczekać, by te nasienia ostygły. Logiczne w sumie. Wow, dziurka, dziurka, kurde, mamy okno na świat. Nie, ale tak na serio, fajnie, fajnie tutaj jest ogarnięte. Nieironicznie mówiąc. Teraz idziemy w tę scenę. O kurde, no to całkiem spory poziom jest w takim razie. Ze skały na skałę. O, kolejna. I musimy odczekać teraz. No, szybko stygnijcie, szybko, szybko, szybko. Szybko, czas mnie goni. Bo ja jak zwykle robię, kurde, godzinkę tylko, jeżeli chodzi o sesję nagraniową. Mógłbym w sumie dłuższą sesję, ale po co? Myślę, że z Harrym to można standardowo tak po godzince sobie nagrywać. Żeby też ta seria za szybko się może nie skończyła. Ja do teraz nie wiem, kurde, czy wy... Harry? Harry? Zejdziesz mi stąd? No nie, no czemu tak się dzieje? No dobra, jestem z wami z powrotem. Mam nadzieję, że teraz Harry nie odwali maniany. No dawaj. No, złapałeś się w końcu, kurde, ty frajerze jeden. Z okularami. Na głowie. Znaczy, na głowie. Po prostu nie podobało mi się twoje zachowanie, panie Potter. Dobra. I będziemy mieli 9 tych ognistych nasion. To myślę, że będzie wystarczająco dla Hagrida. O, Chocolate Frog. Tego jeszcze nie pokazywali w skrzynkach. No dobra, czyli... Kurde! Co tu się dzieje? Czemu jak Harry zbliża się do ściany, to nagle go, kurde, wywala w bok, tak jak na przykład teraz? O co tu chodzi? What? To trochę dziwne jest, nie powiem, że nie. Tam możemy kierować się w stronę wyjścia, chyba. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek zanim pójdziemy w tamtą stronę, to uderzmy właśnie o Fire Seeds. W wersji na PS1 to chyba było tylko jedno nasionko, a tutaj tu zbieramy ich aż 12 już. Tak więc no całkiem, nie powiem, że nie. Chciałem powiedzieć całkiem sporo, a wyszło całkiem z całkiem, kurde. Co nie miało nawet najmniejszego sensu, bo to zdanie było bez sensu. O, i co tu mamy? O. Możemy tego żółwika, kurde, tak popychać. Ty dawaj, popchniemy go do tej dziurki tam. Może wtedy ta strona nam się odblokuje. W sensie ta bramka. Dawaj, dawaj, dawaj. O, dokładnie. Spadł w dół. A tu dalej jest zablokowane, kurde. Może będzie jakiś mechanizm, który odblokuje nam dojście do tamtej skrzynki. Incendio!
A incendio. Alohomora! Kurde! Tam mamy drogę do Fire Seeds, widziałem. Ja bym chyba wolał tutaj przejść, bo zobaczymy, co tutaj będzie. O, droga do skrzynki, oczywiście, że tak. Mogłem się w sumie tego domyślić. Aha, dobra. Co to jest za bezsens? Znaczy, dobra, okej, rozumiem, fasolki są ważne, no bo mafia fasolkowa i tak dalej, no przydadzą nam się, nie powiem, że nie. No ale z drugiej strony, no kurde, no mogliby dać już tą kartę kolekcjonerską i byłoby spokój. Nie, oni wolą, kurde, naokoło przychodzić z takimi sprawami i potem dostają jakieś gówniane itemy. Tutaj coś jest chociaż? Nie, tutaj nic nie ma. Dobra, tentakula jadowita. Gin przypadni w gówno wpadni, jak to mawiają. Dobra, jedna uwaga do wersji PC-towej. Muzyka, która w tle leci, była o wiele dłuższa w wersji na PS1 i trochę mi się to nie podoba pod tym względem. Bo to jest mój też ulubiony traczek i został on w chamski sposób skrócony, przynajmniej na chwilę obecną. Bo nie może się jakoś muzyka rozkręcić. Chyba, że może się rozkręcić, a ja mam jakiś błąd. Okej. Musimy sobie stalaktyty zrzucić. Jeszcze więcej, kurde, tych nasion. Ja pierdzielę. W wersji na PS1 przypominam, że Hagrid chciał tylko jedną. W zasadzie to nie było konkretnej ilości podanej, co on tam chciał. Bo w wersji na PS1 po prostu było widać, że zbieraliśmy tylko jedno Fire Seeds. A tutaj to zbieramy ich, kurde, całkiem sporo. No ale przynajmniej w końcu jest to takie, wiecie, potwierdzenie, że to są Fire Seeds, a nie Fire Seed. Bo to nie jest nasienie, tylko nasienia. Nasionka, kurde. Swoją drogą, kim byłbym, gdybym... Nie, no to się nie dzieje naprawdę, to się nie dzieje naprawdę. Okej, okay, po raz kolejny to samo, no bo oczywiście gra ma dzisiaj jakieś fochy, nie tyle co mój komentarz jest taki dosyć ślizgający się jak na maśle, ponieważ gadam czasami takie, powiedzmy, rzeczy, o których w sumie nawet nie stwierdziłbym, że powiedziałbym kiedykolwiek na Let's Playu. To jeszcze, kurde, gra mi się baguje na wszelkie sposoby, no po prostu dzisiaj to jest mój chyba jakiś pechowy dzień. Pech day tak zwany. Ale zanim polecimy tam, sprawdźmy, co tutaj jest, bo tu mi coś śmierdzi jakimś sekretem. Aha, dobra. To nie w tę stronę. To jak nie tu, to tam. Może doskoczymy tutaj jakoś. Wątpię w to, no ale spróbować można. Naprawdę wszystko od zera, ja pierdzielę, no nie! Dobra, omijamy te ślimaki, kurde. Ała, to bolało. Nie powiem, że nie. Zrzucamy żółwika. O czym chciałem w ogóle... Bo chciałem coś w ogóle z wami pogadać przed tymi oczywiście błędami dziwnymi. Dobra, już wiem. Miałem z wami porozmawiać o tym, że zauważyłem, że ten, Geralt 39 zaczął robić let's play z Harry'ego Pottera na PS1. Polecam serdecznie obczaić, bo nie powiem, że nie, ten let's play to trochę taka też inspiracja dla Geralda, bo dużo oglądałem Geralda w tamtym momencie, znaczy w tamtym momencie, w tamtym okresie, kiedy robił dużo Harry'ego Potterów na kanał, to mega go oglądałem. Nie mówię, że go później przestałem oglądać, ale tak jakoś mniej śledziłem jego aktywność na pewno. Ale zapowiada się dobry z tego let's play, mimo że na razie pierwszy odcinek wleciał w chwili, kiedy to nagrywam.
Przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, 21. Tam była ten... no właśnie, brama tu jest. Nie ma tu żadnego przejścia, ani nic. Nic a nic. Chyba wiem, jak tam się dostać trzeba. Trzeba dołem przejść, jak mi się wydaje. Tam będzie jakiś secret, który pozwoli nam dostać się do skrzynki. Bez dwóch zdań. Więc idziemy tędy zatem. Myk. Uwaga na... ślimaki! Francuskie ślimaki. Mówiłem? Trzeba będzie dołem przejść, żeby kurde do skrzynki się dostać. Mam nadzieję, że to będzie godna skrzynka. Ponieważ to, przez co przed chwilą przechodziłem, to naprawdę mogło się skończyć dla mnie śmiercią tragiczną. Więc... Alohomora! Okej, pamiętaj, zapamiętaj sobie w swoim dużym muszczku. Nie próbuj w żadnym stopniu się tutaj, nie wiem, poświęcać dla takich dyrdymałów, dla takich pierdół. No ale dobra, przynajmniej mamy te 21 ognistych nasion, więc teraz Hagrid pewnie będzie szczęśliwy. A czemu mi kurde zamknęliście? Myślałem, że tam może jakieś karty czy coś będą. Hagrid to też jest taki kurde as, że on potrafi chować takie rzeczy w tajemnych skrytkach. No dobra, dawaj. Great work, Harry. You've collected all the fire seeds I need. Here's a wizard card for you from my own collection. Come on inside, Harry. Wipe your feet now. Wow. Okej, okay, dobra, Hagrid. Dla ciebie mogę się coraz częściej tak poświęcać. Okej, okay, folio magii i zobaczmy, co to jest za kurde typo. Salazar Slytherin, o proszę. Oczywiście data śmierci i data urodzenia też nie jest nam znana. Współzałożyciel Hogwartu, jego nazwisko nosi jeden z czterech domów, no to już wiemy. Slytherin, ślizgoni i tak dalej, wszyscy wiemy, o co chodzi. I Harry się zablokował. Go ahead and put them in the fire, Harry. You've done it, Harry. It's hatching. Ain't he lovely? I'll call him Norbert. He's a Norwegian ridgeback, you know. Up you come, my beauty. Thanks, Harry. Here, take this flute. It can be used to help some creatures sleep. You'd best get ready for Quidditch now. Should be an exciting game. Slytherin's a tough team. But you'll show him, eh? Hmm, we'd better give Norbert his first feed soon.